Jeśli po świętach zostanie Wam jedzenie, to nie powinniście go wyrzucać. Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom zaprasza na poświąteczną zbiórkę jedzenia dla potrzebujących, która odbędzie się 27 grudnia przy ulicy Stawowej w Katowicach. W godzinach od 11 do 14 organizujemy poświąteczną zbiórkę żywności. Kolejna zbiórka żywności tak naprawdę w Katowicach, organizujemy ją co pół roku po każdych świętach. W poprzednich latach było bardzo dużo artykułów, z roku na rok to zainteresowanie jest coraz większe, no i uważam, że zwiększa się też świadomość ludzi w zakresie tego, że nie wolno marnować tej żywności. W zakresie tego, że nie można marnować tej żywności, tylko po prostu należy się podzielić z osobami potrzebującymi. Będzie można przynieść świąteczne potrawy, pieczywo, nabiał, konserwy czy wędliny. Artykuły zebrane w tym roku zostaną przekazane do Stowarzyszenia Nowe Zabrze, które przekaże je do jadłodzielni znajdującej się przy parafii świętej Anny. Głównym celem funkcjonowania jadłodzielni jest pomoc całoroczna. Właśnie dlatego naszą dumą jest to, że te jadłodzielnie funkcjonują od kilku lat. Natomiast byłoby to niemożliwe, gdyby nie pomoc dobrych ludzi, którzy chcą się dzielić. I tak naprawdę główną intencją i głównym mottem, który towarzyszy naszym jadłodzielniom, jest to, że dobro mnoży się wtedy, kiedy się nim dzielimy. Podczas trwania zbiórki osoby bezdomne i potrzebujące będą mogły także podejść na Stawową i wziąć jedzenie, którego będą potrzebować.